Płacisz kartą czy gotówką? Kartą. Płacąc kartą, zbierasz punkty, które później możesz wymieniać na nagrody oraz wspierasz nasz klub. Starcie Anwilu Włocławek z Energią Czerni Słupsk po prostu musiało przynieść wielkie emocje. Obie drużyny dzieli w tabeli zaledwie jeden, ale za to bardzo ważny punkt. Punkt, który może zadecydować o przewadze parkietu w ćwierćfinale play-off. Niemal cała pierwsza kwarta przebiegała pod dyktando gości. Udanie zaczął Gareth Stas, w zdobywanie punktów włączył się Roderick Trice, swoje rzucił Michał Nowakowski i czarni prowadzili już nawet 20-11. Na szczęście dla Anwilu najlepszy mecz sezonu rozgrywał Danilo Mijatowicz. Dzięki niemu włocławianie odrobili straty i przeszli do ofensywy. Wyniki 38-32 do przerwy i 57-54 po trzech kwartach najlepiej obrazują przebieg większej części meczu. Anwil toczył z czarnymi zacięty bój, walka często schodziła do parteru, a nieco więcej pożytku osiągali z niej włocławianie. Do 39 minuty Rottweilery idealnie realizowały plan systematycznego budowania przewagi nad drużyną ze Słupska. Dramatyczny zwrot, wydawałoby się już rozstrzygniętym meczu, nastąpił na minutę przed ostatnim gwizdkiem. Zaczęło się od tego, że prowadzący 9 punktami Anwil najpierw prezentował gościom 4 rzuty osobiste, z których szczęśliwie dla gospodarzy Roderick Trice wykorzystał tylko jeden. Później jednak cała masa błędów sprawiła, że goście i tak otrzymali szansę na zwycięstwo. Trójki Jarosława Mokrosa i Roderika Trice'a, jeden celny osobisty Danilo Mijatowicza i 3 Michała Nowakowskiego sprawiły, że 7 sekund przed końcem zrobiło się tylko 78-77 dla Anwilu. Jakby tego było mało, Kostrzewski nie zdołał wyprowadzić piłki do gry i akcję na zwycięstwo mieli czarni. W najważniejszym momencie piłkę wziął Roderick Trice, podał do Jarosława Mokrosa, ten oddał do Derricka Zimmermana, a Amerykanin zamiast rzucać spod kosza oddał na obwód do Trice'a. Rozgrywający czarnych nie namyślał się, rzucił z wyskoku i...
chybił. W tym momencie rozległa się syrena końcowa i Anvil mógł celebrować czwarte w tym sezonie zwycięstwo nad Słupszczanami.